O Pegasusie, czarno na białym, w dokumentach. O tym, kto decydował i za ile milionów kupił. Nazwiska Woś i Ziobro i kwota 25 milionów złotych. Za tyle pieniędzy podatników kupiony został system, który służył rządowi PiS do inwigilowania politycznych przeciwników. O tym także premier Tusk opowiadał prezydentowi Dudzie na słynnej już Radzie Gabinetowej. Michał Tracz. Mogę o tym mówić po raz pierwszy. Otwarcie. Poseł Marcin Bosacki widział dokument, na mocy którego rząd PiSu kupił Pegasusa. Ten dokument. Zakup i korzystanie. O którym wczoraj na Radzie Gabinetowej premier Tusk powiedział prezydentowi. Poseł wie dokładnie, ile pieniędzy przelano i czyje nazwiska. Dwa, a nie jak dotąd sądzono, tylko jedno, znajdują się na dokumencie. Ten dokument poświadcza, że nie tylko wiceminister Woś, co było wiadomo w dokumentach jawnych, ale również minister Ziobro zgodzili się i wydali dyspozycję przelania 25 milionów złotych z kieszeni podatników z Funduszu Sprawiedliwości na zakup Pegasusa w 2017 roku. Chodzi więc o dokument, który de facto umożliwił władzy PiSu inwigilację opozycji. To zgoda m.in. Zbigniewa Ziobry, by przekazać do CBA 25 milionów złotych na zakup Pegasusa z Funduszu Sprawiedliwości. To jest absolutny skandal, że z pieniędzy, które były przeznaczone na pomoc ofiarom przestępstw, tworzono nowe ofiary przestępstw, tym razem przestępstw popełnianych w imieniu polskiego państwa. Ale to nie tylko potwierdzenie wydania tych pieniędzy, ale również dowód na to. Bardzo fajna konsola, chociaż ja wolałem na komputerze. Że politycy PiSu latami nie mówili prawdy, że nic nie wiedzą o Pegasusie i latami drwili z inwigilacji opozycji. To był taki koń, który latał. Premier informacje o Pegasusie nazywał fake newsem, a dwaj ministrowie, którzy podpisali zgodę na przekazanie na niego pieniędzy. Chodzi o konia, który ma skrzydła i lata. Nie wiem, o jaki system pan pyta, nie mam wiedzy, co to może być za system. Tak udawali, że nic o Pegasusie nie wiedzą, a wiedzieli. Zwrócę się o całość tych dokumentów. Od tego też swoje najbliższe posiedzenie zacznie komisja śledcza i przewodnicząca zwróci się do służb o coś jeszcze. Wśród tych dokumentów chciałaby pani, żeby była pełna lista inwigilowanych osób? To na pewno ułatwiłoby nam temat i ułatwiłoby nam wyjaśnienie całej afery Pegasusa. Także ze względów procesowych lista na razie opublikowana nie będzie, ale koordynator służb przyznaje, że i na to przyjdzie niebawem czas. Na tej liście znaleźli się niewygodni politycy dla tej władzy. PiS na te doniesienia reaguje nerwowo. Dzieci nada. Ale już nie zaprzecza, że system totalnej inwigilacji został przez poprzedni rząd kupiony. To jest interes państwa, żeby służby korzystały z najlepszego możliwego sprzętu. Choć co trzeba odnotować, nie wszyscy w PiSie uważają podobnie. Jeżeli to wszystko jest prawda, to jest absolutny skandal i to musi być wyjaśnione, a wszyscy winni tego muszą ponieść bardzo surowe konsekwencje. To jest kwestia wiarygodności. Godności państwa. Także dlatego, że posłowie z komisji śledczej coraz głośniej mówią o tym, że na liście inwigilowanych mieli być także politycy PiSu i bynajmniej nie dlatego, że byli o coś podejrzani. Pewnie z chęci szukania haków na swoich, po to, żeby trzymać ich krótko. Premier zadeklarował wczoraj prezydentowi, że jeśli ten będzie zainteresowany, przekaże mu zebrane informacje. Przekazania, jeśli będzie pan zainteresowany kompletem dokumentów. Do tej pory prezydent o nie wystąpił. Michał Tracz. Fakty.